Cześć, tutaj Darek, Strefa Krypto. Dzisiaj pokażę Ci, jak możesz zarabiać na sieci Phantom poprzez udostępnianie płynności, czyli wrzucenie dwóch tokenów w jeden jako token pary płynności i zarabianie z tego prowizji. Pamiętajcie tylko o jednym zjawisku, jakim jest impermanent loss, czyli zjawisko nietrwałej straty. Jeśli jeden token na przykład urósł dużo więcej albo spadł w porównaniu do drugiego tokena, będzie dysproporcja, jeśli chodzi o równowagę między nimi. Także doczytajcie sobie, co to jest nietrwała strata, bo to może mieć wpływ na to, jaką finalnie wartość tokenów dostaniecie. Natomiast przy dużych prowizjach nie powinno być to problemem. Dobrze, ja Wam tylko to pokażę, a w jakie pule płynności Wy włożycie swoje tokeny, to już będzie Wasza decyzja. Także dobra, zacznijmy od początku. I żeby udostępnić płynność, musimy mieć równowartość tokena Phantom albo USDC w tym drugim tokenie, czyli musi być 50%, no w tym przypadku będzie tu ujęcie dolarowym, czyli 50% musi być wartości tego tokena i 50% tokena tego. Więc my mamy Phantom i zamieńmy to na token BU, czyli będziemy mieli, mamy łącznie tokenów 20 Phantoma, zróbmy sobie tak, żeby wymienić 5. 5 Phantom zamienimy na token BU, robimy swap. Dobrze, transakcja nam przeszła, wchodzimy jeszcze raz do zakładki Liquidity. Mamy token FTM i token BU, więc co my w tym momencie robimy? Wybieramy sobie maksymalną ilość tokena BU, jaką mamy. I będzie tym odpowiednikiem token Phantom, czyli jest to prawie 5 tokenów Phantom o tej samej wartości co pół tokena BU. Dobra, potwierdzamy w kontrakcie, że wyrażamy zgodę na interakcję. Jeśli transakcja nie idzie zbyt szybko, pamiętajcie, że zawsze możecie przyspieszyć transakcję w waszym MetaMasku poprzez speed up. Dobrze, transakcja przeszła, robimy supply i znów przyspieszę troszkę, zmieniam w zasadzie gaz na samym początku na wyższy, potwierdzam. Jeśli transakcja nadal jest zawieszona, pamiętajcie, że tutaj pojawia się przycisk speed up i możecie przyspieszyć waszą transakcję, dodając więcej gazu. Dobrze, zostało to wykonane, wejdźmy sobie do My Positions i mamy dodaną parę, token pary puli płynności i jego wartość tu po prawej stronie. I co możemy zrobić? Możemy farmić, farmić teraz tokeny poprzez dodanie naszego tokena pary puli płynności do jednych z farm. Wchodzimy w zakładkę z farm i mamy pokazane FTM BU, czyli właśnie to, co przed chwilą utworzyliśmy, APR, czyli w skali roku oprocentowanie wynosi 58% i dostajemy tokeny, czyli nie, właśnie pytanie teraz, jak wrzucamy w taką farmę, to w jaki sposób oni nas wynagradzają? Wynagradzają nas w tym przypadku w tokenach BU. Jak tutaj widzicie ten znaczek, to jest znaczek właśnie BU. Czyli na tą chwilę, jeśli wartość tokena, załóżmy, jest 20 dolarów, to jest przelicznik, a w zasadzie 25, bo tu jest pokazane wyżej, to przelicznik, jaki dostaniemy w skali roku, jest 58% APR. Natomiast to nie jest stałe, to się zmienia. Też może być inne wynagrodzenie związane potem z różnicą, jaka jest na tokenie właśnie BU. Pamiętajcie też o zjawisku tym impermanent loss, o którym Wam mówiłem, czyli może być wzrost bądź spadek jednego z tych tokenów, dysproporcja. I też macie potem zaburzenia w tym przedziale 50% do 50% jednego i drugiego tokena, dobra? No, wejdźmy sobie właśnie w tą parę. I potwierdzamy. To się nazywa stake według tutaj nich, czyli
Potwierdzamy confirm. I dodając, zobaczymy, może przyspieszę jeszcze. Na wszelki wypadek. Dobra, powinno zaraz przejść. Przeszło. Teraz robimy stake. Dodajemy max. Potwierdzamy. Znów zwiększymy sobie gaz. Nie aż tak. OK, i dodaliśmy płynność. Dodaliśmy płynność. Kwota, wartość naszego tego jednego tokena FTMBU wynosi $25 w ujęciu właśnie dolarowym. I widzimy, ile wrzuciliśmy Fantoma, ile wrzuciliśmy BU. I możemy potem właśnie zbierać te nasze zarobione tokeny. I możemy bez wyciągania pary, bez wyciągania właśnie puli płynności, możemy zebrać nasze zarobione tokeny BU i sprzedać je na rynku. Taka to jest właśnie możliwość. No dobra, no i znudziło nam się już teraz zbieranie tego tokena BU. Już nie chcemy dodawać płynności. To robimy unstake. Robimy max. Potwierdzamy. Znów wyciągamy z większym gazem. Czekamy, aż transakcja nam się zrealizuje. Transakcja zrealizowana. I możemy teraz te tokeny rozbić. Czyli mamy my positions, bo to cały czas jest jeden token. Mimo to, że był w farmie, to był tylko jakby udostępniliśmy ten token pary płynności w farmie. Ale on nadal jest połączony. Jest ze sobą sprzężony. Więc teraz wyciągamy z płynności. Jeszcze raz. W zasadzie pierwszy raz, bo jeszcze tego nie robiliśmy. OK. Potwierdzamy, że będzie nam to wypłacone w wrapowanym tokenie FTM. To nie ma znaczenia. To jest nadal Phantom. Wypłacamy. Potwierdzamy i nie mamy już naszego liquidity, nie mamy płynności. Czyli znów możemy dodać płynność. Jak widzicie, mamy tyle tokenów Phantom, tyle tokenów BU. To by było na tyle, jeśli chodzi o spółki swap. Natomiast to samo możemy zrobić na Spirit Swap. Mamy farmy. Wejdźmy sobie na farmy. I mamy przeróżne tokeny, które też możemy, tak jak widzicie, macie Phantom, możecie połowę sprzedać i kupić na przykład token Zoo, albo Just, albo WMEMO. I dzięki temu możecie zarabiać inne oprocentowanie w zależności od tego, jaką parę płynności sobie wybierzecie. Do wyboru, do koloru. Macie do stabli, w tym przypadku USDC 59% i tak dalej. To już jest wasza decyzja, gdzie będziecie mogli te tokeny trzymać. Pamiętajcie o efekcie nietrwałej straty, żeby potem się nie okazało, że macie mniej tokenów finalnie niż to, co włożyliście na początku. Dobrze, także słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło i słyszymy się następnym razem. Hej!